Rafał Koczyk, witam bardzo serdecznie widzów Kroniki Kozienickiej. Rozpoczynamy serwis sportowy. Dzisiaj dominować będą dyscypliny halowe. A rozpoczynamy od kolejnej serii spotkań Ligi Amatorskiej. Tym razem padało sporo bramek. W 6 spotkaniach 32 gole. Zobaczmy, jak strzelali zawodnicy TIS Dropia i Autogazu Antoniówka. Spotkanie Huba Lachotków z TIS Dropia Transbud rozpoczęło czwartą kolejkę amatorskiej ligi piłki halowej. Faworytem pierwszego z poniedziałkowych starć byli bez wątpienia zawodnicy w granatowo-bordowych strojach. Dropia miała na koncie 6 punktów i zajmowała czwarte miejsce w tabeli. Z kolei ekipa Schodkowa w tej edycji turnieju nie posmakowała jeszcze zwycięstwa. Dwa remisy i porażka plasowały Hubala na 10 pozycji. Zaskoczenia nie było, zarówno jeśli chodzi o wynik, jak i obraz gry. Już po 2 minutach faworyci prowadzili 1-0. Piłkarzy Dropi wyręczył Damian Balcerzak, kierując piłkę do własnej siatki. Nie był to jedyny prezent od ekipy Schodkowa. Pod koniec pierwszej części meczu piłkę przejął Bartłomiej Wojdak i podwyższył na 2-0. Losy tej rywalizacji praktycznie rozstrzygnęły się jeszcze przed przerwą, gdy na raty do siatki trafił Krzysztof Machaj. Drugie 12 minut to niemal kopia pierwszej połowy. Pełną kontrolę nad meczem miał Transbud, a jedyną niewiadomą były rozmiary ich zwycięstwa. Strzelanie po przerwie rozpoczął Łukasz Czaplarski. Na 5-0 minutę później trafił Krzysztof Machaj, dla którego był to drugi gol w tym meczu. Z takim samym dorobkiem spotkanie zakończył także Bartek Wojdak. Po zagraniu Alberta Płachty z rzutu rożnego ustalił wynik meczu na 6-0. I trzeba podkreślić, że był to najniższy wymiar porażki dla ekipy Huba Lachotków. Gdyby nie pewne problemy ze skutecznością oraz w kilku sytuacjach bardzo dobre interwencje bramkarza, triumf TIS Dropia byłby o wiele bardziej okazały. W drugim meczu zmierzyły się dwa zespoły z branży motoryzacyjnej. Spotkanie Autogazu Antoniówka z Hołuń Auto Detailing było od początku szybkim i otwartym pojedynkiem. I choć jednym i drugim nie można było odmówić ambicji i woli walki, do pewnego momentu zawodziły piłkarskie umiejętności. Czy to Łukasz Bartoszek w bramce Auto Detailing, czy Marcin Słomka, strzegący bramki drużyny z Antoniówki, rzadko byli zmuszeni do interwencji. Żadna z drużyn nie potrafiła zdominować rywali, ale po kilku minutach zarysowała się niewielka przewaga Autogazu. Szybko przełożyło się to także na wynik. W 7 minucie ładnym trafieniem popisał się Sylwester Wilczek. Kapitan zespołu z Antoniówki zdobył bramkę głową, co w rozgrywkach piłki halowej nie zdarza się często. Ten sam zawodnik już minutę później podwyższył prowadzenie, tym razem po typowej dla halówki akcji. Do przerwy Autogaz prowadził 2-0. Jednak ekipa Auto Detailing nie stała jeszcze na straconej pozycji. Ale w drugiej połowie piłkarze w czerwonych strojach byli bezradni i nie mieli argumentów, by powalczyć choćby o punkt. Zespół z Antoniówki kontrolował mecz, a 5 minut przed końcem golem Łukasza Ruby przypieczętował pierwsze zwycięstwo w turnieju. Ich rywale muszą na to poczekać przynajmniej do następnego poniedziałku. 4 kolejne mecze to dość pewne wygrane wyżej notowanych drużyn. Enea po golach Piotra Wasiaka i Patryka Bronisza pokonała kozińską gospodarkę komunalną. O 2 gole lepsi byli także zawodnicy Sator 997. Policja wygrała 4-2 z GK Skład. Niemal do jednej bramki toczyły się 2 ostatnie mecze. GP Transport Głowaczów rozbił Janików 6-1, a lider tabeli zdobył 1 bramkę więcej w meczu z Ekspolem. Galeria triumfowała 7-1. I oczywiście ten zespół pozostał na pierwszym miejscu. Tyle samo punktów, czyli komplet 12, mają na koncie także reprezentanci Enea Wytwarzanie. Po 9 zgromadziły Głowaczów i Dropia, a na 5 miejscu jest Sator 997. W czołowej 8 także Janików, Autogaz i KGK. Za nimi 4 ekipy bez wygranej: GK Skład, Hołuń Auto Detailing, Huba Lachotków. Te drużyny mają po 2 oczka, a stawkę zamyka Ekspol z 1 remisem. 2 dni wcześniej parkiet hali sportowej należał do Orlików. W 6 memoriale Władysława Kramczyka grali 10- i 9-latkowie z Mazowsza. Puchar trafił w ręce zawodników z Nicza Pruszków. W sobotę w hali Catrice odbył się turniej Orlików w piłce nożnej, 6 memoriał Władysława Kramczyka. Patron imprezy to zmarły w 2011 roku wieloletni prezes RZPN-u, który szczególnie ukochał radosny futbol dziecięcy, pozbawiony kalkulacji, a oparty na szczerej rywalizacji. Nie inaczej było w Kozienicach. Na starcie stanęło 10 ekip podzielonych na 2 grupy.
Podopieczni Mirosława Jakubca, grający w składzie Jakub Piątek i Wiktor Burza, bramkarze i zawodnicy w polu Klaudiusz Salamon, Jakub Karczewski, Filip Wziątek, Karol Połosa, Kasper Pawlak, Hieronim Wolski, Paweł Sekita, Bartosz Ściderski, Jaś Kacperek i Adam Drążyk znaleźli się w grupie A z Radomiakiem, Pogodą Siedlce, Pilicą Białobrzegi i Gostninem. W grupie B znalazły się cztery zespoły radomskie: Młodzik, Beniaminek, Broń i Akademia Sportu Radomiaka oraz Zniszcz Pruszków. W grupach walczono każdy z każdym. Zwycięzcy grali o pierwsze miejsce, drużyny z drugich miejsc o trzecie i tak dalej. Tak więc każdy zespół rozegrał 5 spotkań. Energia w pierwszym meczu przegrała wysoko z Radomiakiem 0-5, a wszystkie 5 bramek, to ciekawe, zdobył Ilian Gregorek, król strzelców Memoriału. W kolejnym meczu Energia pokonała Gostynin 2-1 po bramkach Pawlaka i Kacperka, następnie dwie porażki z Pilicą 1-5 i Pogrom z Strzelcami 1-9. Tę grupę wygrał Radomiak z kompletem punktów, który w najciekawszym meczu, którego fragmenty prezentujemy, już po niespełna 40 sekundach przegrywał z Pogonią 0-2, ale zdołał odwrócić losy spotkania, wygrywając 3-2. Druga była Pilica, a trzecia Pogoń. W grupie B, bardziej wyrównanej, wygrał Zniszcz Pruszków przed Radomską Bronią i Beniaminkiem. W wielkim finale Zniszcz pokonał Radomiaka 1-0, a w meczu o trzecie miejsce Broń rozbiła Pilicę 4-0. Energia w tym ostatnim występie przegrała z Młodzikiem 0-4, zajęła ostatecznie 8 miejsce, ale i tak przerwała fatum ciążące na gospodarzach, którzy w poprzednich latach zajmowali miejsca ostatnie. Tak było przy Susze i Warce. A już za rok kolejny 7 memoriał, który odbędzie się w Zwoleniu. Teraz o siatkówce. Czwarta z rzędu porażka KKS-u. O ile w dwóch poprzednich meczach nasi drugoligowcy ulegali dopiero po tiebreaku, ze Świdnika nie przywieźli nawet punktu. Miłe złego początki. Siatkarze KKS-u dobrze rozpoczęli wyjazdowy mecz z Awią Świdnik, ale do Kozienic wrócili bez punktów. Podopieczni Marka Grzelczaka wygrali pierwszego seta 25-22, ale w trzech kolejnych wyraźnie lepsi byli gospodarze. Wicelider tabeli triumfował do 18, 18 i 17 i w całym meczu 3-1. Kozieniczanie nadal mają duże problemy kadrowe. W Świdniku w pierwszej szóstce zagrał aż czterech nominalnych środkowych. W innych spotkaniach tej kolejki bliscy sprawienia niespodzianki byli siatkarze z Rzeszowa i Skarżyska Kamiennej. Skórzani prowadzili już z Politechniką 2-0, ale nie zdołali przypieczętować zwycięstwa. Identyczny scenariusz w Rzeszowie. Młodzież RS-owi była o krok od pokonania błękitnych Robczyce. Tiebreak zakończył się wygraną gości 21-19. Na własnym parkiecie przegrali także Czarni. Siatkarze z Radomia ulegli liderowi tabeli Karpaton Krosno 1-3. Pauzował Neobus Niebielec. Bez zmian na pierwszych trzech miejscach w tabeli. Prowadzą Karpaty 25 punktów. 5 oczek do lidera traci Awia. Trzecia z dorobkiem 17 punktów jest Politechnika Lublin. KKS pozostał na 7 pozycji. Kozieniczanie w 9 meczach zgromadzili tylko 9 punktów. Pozostajemy przy tej dyscyplinie sportu, ale skupimy się na tym, jak zarazić nią dzieci i młodzież. Między innymi temu służą wizyty siatkarzy CERRAD-u Czarnych Radom w naszym mieście. Kolejne spotkanie z gwiazdami sportu odbyło się w murach szkoły podstawowej nr 4. 4 zawodników oraz drugi trener CERRAD-u Czarnych Radom uczestniczyło w zajęciach wychowania fizycznego w publicznej szkole podstawowej nr 4. W poniedziałek 11 grudnia trening siatkówki z uczniami poprowadzili Wojciech Żaliński, Dmytro Teremienko, Norbert Huber i Jakub Rybicki. A przyglądał się temu drugi trener Czarnych, Wojciech Stępień. Wyjątkowa lekcja WF-u i możliwość spotkania z zawodnikami Plus Ligi to efekt współpracy w ramach partnerstwa regionalnego Czarni Radom. Programu, w którym od początku uczestniczy nasza gmina i szkoła, której dyrektor Tomasz Trela jest miłośnikiem siatkówki. Przede wszystkim jest to promocja. Promocja siatkówki u nas w naszej szkole.
Nieczęsto zdarza się, że zawodnicy z najwyższego poziomu rozgrywek, czyli z Polskiej Ligi Siatkówki przyjeżdżają. To zawodnicy z pierwszej szóstki. Przyjeżdżają, promują, pokazują, przeprowadzają trening. No i wspólnie grają mecz. To jest naprawdę niesamowite przeżycie zarówno dla młodzieży gimnazjalnej, która już może do tej siatki górnej taśmy dosięgać, ale także dla naszych najmłodszych adeptów siatkówki, czyli uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej. To jest zdecydowanie misja. Po prostu jedziemy, żeby promować siatkówkę w regionie, także żeby jak największą ilość dzieci zaangażować w kibicowanie, zaangażować w uprawianie tej dyscypliny, żeby siatkówka jak do tej pory, czy w Kojnicach, czy w Radomiu, była siłą. Przed zawodami wspólną rozgrzewkę z uczniami poprowadzili zawodnicy radomskiego klubu. Chłopcy z klas drugich i trzecich gimnazjum trenowali pod okiem Dmitra oraz Jakuba. Natomiast dziewczęta i chłopcy z klasy czwartej, uczęszczający na zajęcia SKS z piłki siatkowej, doskonalili umiejętności z Wojtkiem i Norbertem. Po wspólnych ćwiczeniach uczniowie rozegrali mecz piłki siatkowej. Zwycięska okazała się drużyna wzmocniona przez Jakuba oraz Dmitra, pokonując przeciwników 25-17. Ideą takich spotkań jest przede wszystkim promocja siatkówki oraz aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży. Każdy z nas był dzieckiem, jedni dawno temu, jedni niedawno. I sam kiedyś, będąc w wieku tych dzieciaczków, uczestniczyłem w takich spotkaniach. Może nie, to nie było z siatkarzami, ale z innymi sportowcami, ale wtedy czułem taką dużą ekscytację, że mogę spotkać kogoś, kto wydaje mi się znany i kto robi coś niesamowitego. Okazuje się, że my nie robimy nic niesamowitego, po prostu uprawiamy sport, ale to są dzieciaki, które jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy i dla nich profesjonalni sportowcy mogą być swojego rodzaju bohaterami i to jest bardzo fajne. Są bardzo małe dzieciaczki, w zasadzie pierwszy raz z takimi małymi dziećmi się spotkaliśmy i żeby zaszczepić uprawianie sportu, takie wizyty na to mają na celu. I oby taki wizyt nie tylko z nami, siatkarzami, ale z innych dyscyplin, żeby były takie promowane takie wizyty, żeby dzieci zobaczyły, że można uprawiać sport, że to jest fajna sprawa, do jakiego poziomu można dojść, ale też jest to sprawa w rękach jest nauczycieli, żeby to zaangażować, żeby to przesłanie dalej trwało. Zarazić sportem dzieci i młodzież jest jednak coraz trudniej. Konkurencja nie śpi. Komputery, tablety, telefony komórkowe. Alternatywa dla elektronicznych różnych nowinek to jest sport, to jest ruch, to jest zainteresowanie zajęciami popołudniowymi. I my chcemy na różne sposoby chcemy zachęcić młodzież do tego, żeby przyszła, żeby trenowała, żeby zajęła się tym sportem, żeby zobaczyła, że świetnie, fantastycznie można spędzić czas wspólnie z drużyną, z grupą, z trenerem, pozytywnie się zmęczyć i mieć niesamowitą z tego satysfakcję. Sam jestem ojcem 5-latka i zastanawiam się, jak zarażać do sportów w erze tabletów, smartfonów i internetu. Mi w moim wieku przyszło to łatwo, bo wtedy nie było takich atrakcji poza sportem. Głównymi atrakcjami było bieganie po drzewach i granie w piłkę. Na koniec zawodnicy Cerradu Czarnych Radom rozdawali uczniom drobne upominki i autografy oraz robili sobie pamiątkowe zdjęcia z młodzieżą. Teraz zapraszam na wizytę do Ogrodu Jordanowskiego. Placówka od wielu lat organizuje mikołajkowe turnieje w szachach i tenisie stołowym. Tegorocznej rywalizacji przyglądał się Stanisław Kacperek. Tradycyjnie na początku grudnia ognisko pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski zorganizowało turnieje mikołajkowe w szachach i tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży. W piątek rozgrywano turniej szachowy, w którym wzięło udział blisko 40 uczestników. Miłośnicy królewskiej gry rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy 1-3, 4-6, PG i szkoły średnie. W absolutnej ciszy przystąpiono do walki o medale, a grano 5 rund przy tempie gry 10 minut na zawodnika. O imprezie mówi dyrektor placówki Urszula Strzelczyk. Jak zawsze staramy się, żeby ten dzień dzieci spędziły w sposób taki bardzo praktyczny, edukacyjny.
Staramy się taką atmosferę raczej świąteczną już, radosną, oczekującą na te prezenty wytworzyć. I tak jak każdego roku, w tym roku też dla każdego przygotowaliśmy czekoladę, czyli słodki poczęstunek. I w tym roku zamiast dodatkowych jeszcze prezentów postanowiliśmy każdemu z tych początkowych miejsc przydzielić medal. Także za chwileczkę, jak już będą ukończone turnieje, każdy dostanie medal i myślę, że będzie to taka też motywacja do kolejnych turniejów. Dyrektor podkreśliła, iż bardzo cieszy fakt, iż w turnieju wzięła udział duża ilość całkowitych debiutantów. Bardzo duży nacisk kładziemy na tych, którzy dopiero zaczynają. Staramy się im właśnie przekazywać dużo instrukcji, jednocześnie, żeby nie było one zagmatwane i żeby nie były zniechęcające dla nich do udziału. Są tacy troszeczkę zniecierpliwieni, troszeczkę przerażeni samą dyscypliną organizacyjną tutaj, tak, ale znoszą to w sposób bardzo taki dla nich, jak dla szachisty, tak, taki ze spokojem. Grają w skupieniu, starają się nie popełniać błędów i co cieszy, zadają dużo pytań, a właśnie zadając dużo pytań można się wiele nauczyć. Ale komputer poza pierwszą rundą tak kojarzył rywali, by grali ze sobą szachiści o podobnym zaawansowaniu. Po 3-godzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców, którymi zostali klas 1-3 Julia Mika, Kasper Zawodnik i Antoni Pierzchała, klasy 4-6 Olivia Sygocka, Wiktor Bachanek, Gabriela Sygocka, gimnazja Igor Urban, Mateusz Jaroksz i Janku Śmierczyk, i szkoły średnie Kamil Tylus, Karol Sitkowski i Bartosz Ptaszek. Zdecydowana większość z nich to uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Henryka Motykę, głównego organizatora imprezy. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki, pamiątkowe medale i dyplomy. Dzień później rozegrano turniej tenisowy. Tu również frekwencja była bardzo wysoka. Ile jednak w turnieju szachowym wystąpili wyłącznie kozieniczanie, tu oprócz tenisistów z Kozienic nie zabrakło uczniów z Głowaczowa, Janikowa, Ursynowa, Brzuzy i Zajezierza. I to oni odegrali główne role w zawodach. Rywalizowano aż w 7 kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców, a grano systemem pucharowym. Mimo młodego wieku niektórzy demonstrowali tenis na wysokim poziomie, a jednym z najefektowniej grających był niewielki Dominik Węsek z Brzuzy. Zresztą wiele pojedynków było bardzo ciekawych i dostarczyło wielu emocji. No to zwycięzcy. Kategoria dziewczęta, klasy 1-3. Maja Filipiak, druga Olivia Murawska, a trzecia Hanna Stępień. Wszystkie PSP Głowaczów. Klasy 4-6. Pierwsza Anna Wasińska, UKS Jarusie z Janikowa. Druga Maria Prysiarzniuk. I trzecia Kornelia Sopkiewicz z Głowaczowa. Co ciekawe, wyciężczyni przyznała, że prawie nie trenuje tej dyscypliny sportu. Wcale nie trenuję, tylko tak okazjonalnie przychodzę. Jesteś duży talent. Co to będzie, jak zaczniesz trenować tak systematycznie? Drżycie przeciwnicy, tak? Tak. No to myślę, że jeszcze będziesz grała w tego tenisa i przyjeżdżała do Kozienic na turnieje. Będę. Gimnazja. Pierwsze miejsce Julia Witek, drugie Magdalena Seremak, obie z Ursynowa. Trzecia była Weronika Duszka z Brzuzy. I chłopcy klasy 1-3. Pierwszy Miłosz Wasiński z Janikowa, drugi Bartłomiej Seremak, a trzeci Jakub Marzec, obydwaj z Ursynowa. Klasy 4-6. Tu zwyciężył Dominik Węsek z Brzuzy, drugi był Sebastian Cieśla z Zajezierza, a trzeci Dawid Widliński z Ursynowa. I chłopcy szkoły średnie, dominacja uczniów zespołu szkół numer 1. Pierwszy był Bartosz Ptaszek, drugi Kamil Tylus, a trzeci Karol Sitkowski. I ostatnia kategoria, gimnazja.
pierwsze miejsce Mikołaj Maciejewski, drugi był Wiktor Wasiński, WSP numer 4, a trzeci Piotr Koniarczyk z Brzuzy. Tu, podobnie jak w turnieju szachowym, dyrektor placówki nagrodziła zwycięzców słodkimi upominkami, kolorowymi dyplomami i atrakcyjnymi medalami. Organizatorzy już planują kolejne turnieje w okresie ferii zimowych i z okazji walentynek. Na koniec sport siłowy, czyli kolejne mistrzostwa zespołu szkół w wyciskaniu sztangi. Kto, ile razy i jaki ciężar wycisnął, o tym w materiale. W poniedziałek 11 grudnia poznaliśmy kolejnych mistrzów zespołu szkół nr 1. Tym razem uczniowie kozińskiej placówki rywalizowali w wyciskaniu sztangi. Do piątych zawodów w tej dyscyplinie zgłosiło się tym razem 9 siłaczy, w tym jeden debiutant z pierwszej klasy. Ich zmagania w małej sali gimnastycznej z zainteresowaniem śledziła licznie zgromadzona publiczność. Każdego z uczestników najpierw dokładnie zważono. W ten sposób ustalono ciężar, który mieli do wyciśnięcia. Połowę masy własnego ciała. Rozpoczęto od tych najlżejszych, co oznaczało, że każdą z dwóch serii kończył będzie obrońca tytułu, jednocześnie rekordzista szkoły Rafał Sarnecki. Uczeń czwartej klasy technikum elektrycznego mógł najpierw obserwować, co zrobią pretendenci do tytułu. Po pierwszej serii w czołówce byli Błażej Wojciechowski, 70 powtórzeń, Kamil Marczak, 67 oraz Przemysław Senior, jedna próba mniej. Sarnecki nie kalkulował i już w pierwszej serii pokazał rywalom plecy. Wynikiem 79 powtórzeń poprawił rekord szkoły, a nie było to jego ostatnie słowo. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga seria. Z siłaczy, którzy pozostali w grze o podium, pierwszy na ławeczce spoczął Błażej Wojciechowski. Wicemistrz z poprzedniego roku powtórzył swój wynik z pierwszej serii. Sztangę ważącą 37,5 kg wycisnął 70 razy. Trzeci po pierwszej serii Kamil Marczak nie poprawił wyniku, 63 powtórzenia. Przed szansą wskoczenia na podium stanął więc Przemysław Senior. Uczeń trzeciej klasy technikum elektrycznego w drugiej próbie sztangę ważącą 41,5 kg wycisnął aż 74 razy i zrównał się ilością powtórzeń z Błażejem Wojciechowskim. Jako ostatni na ławeczce pojawił się Rafał Sarnecki. Znał wyniki rywali. Wiedział, że do wygranej potrzebuje tylko 62 powtórzeń. Tylko, a może aż. Mistrz i dwukrotny wicemistrz zespołu szkół był klasą sam dla siebie. Nie tylko przekroczył granicę 62 powtórzeń, ale poprawił również wynik z pierwszej serii i złamał granicę 80 wyciśnięć. Ważąca 45 kg sztanga powędrowała w górę aż 83 razy. To nowy rekord szkoły, który może długo pozostać niezagrożony. Na pewno nie poprawi go już Rafał Sarnecki, który w czerwcu ukończy edukację w szkole średniej. Na koniec wszystkim uczestnikom pogratulował dyrektor szkoły. Ryszard Zając najlepszym wręczył puchary i dyplomy. Na drugim miejscu ex aequo Błażej Wojciechowski i Przemysław Senior po 140 wyciśnięć. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem rywalizacji czuwali nauczyciele wychowania fizycznego. Anna Łapińska, Dariusz Rudzki i Marek Żelczak. W tym roku poziom zawodów jeszcze bardziej poszybował w górę. Poprzednio Sarnecki wygrał z wynikiem 147 powtórzeń, czyli o 15 mniej. A jeszcze 3 lata wcześniej niewiele ponad 50 prób na serię gwarantowało miejsce na podium. Teraz taki wynik oznaczał miejsce poza pierwszą piątką. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis Sportowy Kroniki. Dziękuję, do zobaczenia.